królową. Zabierzamy siebie, zabierzamy losy naszej ojczyzny, naszych rodaków, nie tylko mieszkających tu na terenie Polski, ale w różnych miejscach świata. I prosimy, by Maria dalej nam przewodniczyła, była orędowniczką i tak jak modlimy się, przeciwną pomocą i obroną dla nas. Uznajmy teraz naszych serc, nasze słabe, grzeszne i pokornie wołajmy o Boże zmiłowanie dla nas, byśmy z czystym sercem mogli złożyć się najświętszą ofiarę. Określili ją jako ostatnią wolę i testament gasnącej ojczyzny. Wiemy, że Polska była już po pierwszym zaborze w 1772 roku. Więc w takich warunkach przebiegały prace nad tą konstytucją. Niestety dalsze tragiczne losy naszej ojczyzny wszyscy znamy. A jednak mimo niewoli, mimo podziału, upokarzania, walki z narodowymi tradycjami, Polacy jako naród nigdy się nie poddali. Z pewnością wiele było powodów, ale jednym z nich, być może najważniejszym i najbardziej jednoczącym nas wszystkich, była wiara. Wyraźnie wybrzmiewają w obowiązującej konstytucji. W dziejach każdego narodu są momenty wielkie, wpływające na jego losy, zmieniające bieg dziejów. W 2024 roku w sercu Bydgoszczy odważę się powiedzieć, że takim wydarzeniem było uchwalenie Konstytucji 3 maja, ale i takim wydarzeniem było również wejście Polski do Unii Europejskiej. Unia Europejska to gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw. Unia Europejska jest dokładnie taka, na jaką umówi się ten 27 demokratycznych państw. Nie będąc zawsze szczęśliwymi z ustaleń i trudnych kompromisów, nie zapominajmy, że Unia Europejska to my. Oceniając 20-letnią perspektywę czasową w naszym codziennym już przyzwyczajeniu do Polski rosnącej i rozwijającej się, nie można zapomnieć, że do 2004 roku Polska stała się dwukrotnie bogatsza, jak wskazują obiektywne dane gospodarcze, takie jak PKB. Niech pokolenia pokoleniom podają pamiątkę dnia tego. Te słowa wypowiedziane na sesji sejmowej 3 maja 1791 roku przez szambelana króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Jana Nepomucyna Zboińskiego, wyraźnie podkreślają wagę i znaczenie przyjętej przez Sejm Wielki pierwszej w Europie ustawy zasadniczej. Nawet ówcześnie żyjący mieli świadomość historycznego znaczenia tego aktu, który z jednej strony był próbą unowocześnienia ustroju Polski, a z drugiej ratowania jej suwerenności. Wszystkie strony, niechaj żyje król powołany, wyrok przeczcie wszystkie.